Witam, to jest Artificial Demo, giereczka na Steam Next Festiwalu. Gra, która jest inspirowana takimi grami jak Half-Life i Portal, więc zobaczymy od razu, jak ona się prezentuje. Proszę bardzo, sprawdzamy. Co to za giereczka jest? Calibration, poczekajcie, bo tu jest jakieś New Game. Proszę bardzo. Tu jakaś kalibracja jest? Contrast, Brightness, Saturation. Okej, done. To możemy grać. Czy będzie cyberpunk? Może będzie. Underground Colonia, Asteroid, 2031 rok. Jakaś gra podobno z zagadkami. Dzisiaj będzie cyber też. Może no, żeby zrobić dropka. Terminus. O kurde, no. Widać, że jest inspirowana właśnie Half-Life'em, Portalem. Echo, do you copy? Sector B1 went dark 2 hours ago. We need you to get there and find out what's going on. This area should be safe, but be careful. You never know where those things show up. Accessing gate controls. Nie wiemy jeszcze, czy jestem robotem, człowiekiem. Są nogi? This is as far as I can get you. You'll have to continue on foot. Czyli muszę przejść. Nie widać stóp. Try not to make too much noise. We don't want to draw attention to ourselves. Okej, control. Musimy przejść. Gravity at this depth level should feel similar to Earth. Be careful where you jump. Dobra. Czyli shift, biegamy szybciej, spacja, skaczemy. There may be some old data drives laying around. Data drives. Kolekcjonowanie data drives unlocks additional lore. Aha, lore. So keep your eyes open. Wszystko można podnosić w ogóle. Zobaczcie. Tutaj jest taka fizyka, że można podnosić te przedmioty. Sector C2 is just ahead. Spadłem na pudła. Good job. There is some kind of ventilation shaft nearby. You should be able to get through it. Careful. I'm picking a movement ahead. Z. Okej. Moment, ja muszę coś zobaczyć. To. Tylko co on chce, żebyśmy zobaczyli bliżej? Może tędy przejść. Maintenance drone. Looks like some of these guys still carry out their assigned tasks. Mhm. Jakiś robocik. Passage to the next sector is right behind that fence. You'll have to find a way around it. No to muszę to jakoś tam przejść. No to idę tędy. O kurde, patrzcie jakie logo tutaj jest. Siema, co ty tu widzisz? Witam, dzień dobry. Coś pika.
Data entry. Okej, okay. Jakieś takie fabułkowe. Nie umie tam wskoczyć. A może tędy? Nie. Może coś podłożyć, jakieś pudło, nie? O właśnie. Accessing the sector's grid. Give me a moment. There seems to be some kind of elevated platform to your left. Heavy objects. Heavy objects cannot be picked up. Czyli muszą być w jakiś inny sposób przetransportowane. Dobra. No. Okej. You'll have to figure something out. Czyli rozdupcić tą, trzeba by było prawdopodobnie rozwalić tą kłódkę, prawda? Throw small objects power throw. Poczekaj. Małym przedmiotem uderzyć. Nie, to jakiś mały przedmiot muszę wziąć. A, w ten sposób chyba on by chciał. Dobra. Może taką cegłą. Spróbujmy cegłą. O. Good job. You're almost there. Passage to sector B1 is just over that bridge. Dobra. Pick up small object and throw. No to mamy już. A poczekaj, weźmiemy to. O. Wait. Tam coś jest. I'm picking up a strange signal nearby. Maybe you could try scanning it. Okej, mamy to. Tu coś jest. Clean path. Czekaj, co tu trzeba zrobić, bo czegoś nie rozumiem. Aha, że to się musi... Czaj, o co chodzi? Aha. Ścieżka musi być. Okej. Okay. A słyszeliście ten dźwięk? To jest Half-Life'owy, nie? Pim, pim. Give me a second. I should be able to open the gate. Downfall. Redirecting the power back up. Dobra, nie można laserkiem, moi drodzy, dostać. Bo nas przepali. Redirecting the power from the backup generator should solve our issue. There is a power switch somewhere below. Find it and turn it on. O, urwałem kamerę.
fabułowo. Co się stało? Tego laseru nie da się urwać? Nie. Tam jest jakiś przełącznik. Laser. Dobra. Dobra, tą wieżyczkę tam zrzuciłem ją. To jest zablokowane. The grid is back online. Good work. Aha. Now we just need to figure out how to get you back to the base. No właśnie, jak dojść do bazy? There's some kind of ravine ahead. See if you could find a safe way to the other side. Musimy zerwać te. No i tutaj mamy kłódkę teraz. Musimy wziąć taką metalową rzecz, rzucić w kłódkę. Teraz musimy wywalić to. Przechodzimy. Beczułkę przewracamy. Something is not right. Czemu jest nie tak coś? Co jest nie tak? Oho. Oho, coś spadło. Gigarobot jakiś mnie zrzucił na dół. To ciekawe. Dzień dobry, siema Zizol. Demo tutorial. Now you are going to skip a part of the game, so you can check out more advanced levels. O, pull level to continue. No to dobra. Laser traps, touching laser beams. Ok. Czyli to wiemy, lasery mają te pułapki. Można uszkadzać lasery. Drabiny. Okej, można wchodzić na drabiny. Pokaż dalej, co dalej. Laserowe wieżyczki. One namierzają. Power cellsy. Będą przydatne do wykonywania tych różnych rzeczy. A, już nie ma nic. A? A, czyli tutaj to będą gdzieś te po prostu komórki wstawia, te bezpieczniki. End of tutorial, exit to the game. Dobra. Nie whitelista, tylko wishlista to się nazywa. O kurde! Dobra, wywróciłem ją. Oho, wybuchła. A, spaliło mnie. To jeszcze raz. Powinienem tam coś wsadzić większego, żebym mógł stąpnąć na tym, nie? Tu jest ta pułapka w ogóle, ją mogę wyrwać. O, proszę bardzo. Wyrwałem ją. Teraz bierzemy tą cegłę, rozwalamy wieżyczkę. I tutaj powinienem coś położyć, jakąś deskę albo beczkę. O, deska, nie? Przykładowo. Aha, bo tu spadają rzeczy z góry. To czekaj, no to... A tu nie mogę nic dać.
Poczekaj, co? Może beczkę? Chodź. Dawaj tą beczkę. Aha, tu trzeba po prostu przeskoczyć. Aha, no to super, przeskoczyłem. Ja pierdzielę. Słyszałeś wiadomości, że jakiś chłop stoi na pomniku smoleńskim i mówi, że ma bombę. Nie, nie, nie słyszałem. Dobra, jeszcze. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego gęsia. O, Turbo, dziękuję bardzo. Dziękuję, Turbo Pieczarka, pozdrawiam serdecznie. Dzięki za subskrypcję, tak? Możecie subskrybować, yes, of course. Jest, jest, jest. Jest, jest, jest. Cieszę się, że jesteś. MINCZAP1 jest szefem od 2 miesięcy. O, MINCZAP1, dzięki za suba na 2 poziomie, tier 2, bardzo mi miło, siema, dzień dobry, witam ludologa. Cześć. Dzień dobry, dziękuję za wsparcie naszego projektu. Projekt Dawid. No i co teraz? Jak ja tam mam wejść? Ja tu nie mogę zeskoczyć. Ja tą deskę bym musiał wyciągnąć. To trzeba przesunąć w dół. Tylko beczka już mi wpadła tam, nie? A mogę rzucić tym przełącznik? Raczej nie. Rzucenie nic mi nie dało. O. To mi nic nie da. Bo ja tam nie mogę wskoczyć. Kurde. A może to trzeba rozdupcyć? Poczekaj chwilę. Nie, niestety. Nie, nie oglądałem nowego filmu Sekielskich. A co tam się dzieje? O, skoczyłem. Co tu się dzieje, widzowie? Oho! To mnie będzie spychać teraz. Oho, dobra, udało się. To gdzieś musi pójść. Dobra. Chyba idziemy tędy. No ale ja nie wiem, stary, że jest jakiś film, stary. I nie wiem, o czym tam jest. O czym zrobili ten reportaż.
trzeba czymś się zasłonić. Aha. Okej. Kurde, laserki tutaj są. Jak to zrobić? Wyrwałem zasilanie, ale dalej są, ale niestety mają nadal. Dobra. Kurde mol. A, chyba wybuchła. Dobra, wybuchła. Git. Idziemy dalej. To można wyrwać jakoś. Tą jedną. Tą drugą można zablokować. Na przykład tak mogę zablokować. Zajebiście. Tą można przewrócić. Dobra, to można przewrócić. Ona wybuchła. Tu teraz można wejść. Material steel, ok. A, to można jakoś... Ona się opuszcza. Oho. Dobra, i tam można wskoczyć na nią. Coś pika. Pikachu u góry. Dobra. Natomiast ja wziąłem ten bezpiecznik. Ja już go wywaliłem raz, nie? No bo to jest tu. Ale po co to zasilanie? No tam jest... Chyba tą tamę trzeba jakoś otworzyć, tak? To przejście, tak mi się wydaje. Bo raczej nic innego tutaj nie widzę. Jest jeszcze drabina jakaś. Mogę wejść po drabinie. I mogę wziąć bezpiecznik. Ten power cell... Można by było gdzieś... Aha, i się zabiłem. Zajebiście, złamałem nogę. Dobra. No i to jest taka giereczka, słuchajcie, w której będą zagadeczki. A jak? Czyli tak, to jest do wywalenia. No ejku. Ale mnie nawalają. Muszę to zrobić, muszę zrobić tą... Muszę zrobić, słuchajcie, tą misję. Low tide. Dzień dobry, siema. Dobra, jak ja to zrobiłem? Ja to zrobiłem w taki sposób, że wziąłem to, rzucam w to, to tutaj przewracam, o, on wybucha teraz, bum, to też wybuchnie, super, to zablokujemy, to już wyskoczyło, to zablokujemy rurą, parura, rura, tak. Weźmy jakiś taki kawałek czegoś. Dobra, idziemy do góry. Siema Zager, dzień dobry, dzień dobry. Tu coś jest. A, i tu jest to. Dobra, czaję.
I teraz to trzeba wziąć, zrzucić na dół. Trzeba zejść drabiną, bo okazuje się, że taki skok to jest po prostu śmierć. Kurde, ale to mnie denerwuje, nie? To schodzenie drabiną. Okej. I teraz tak. Bezpiecznik jest dobry, ale musimy zablokować sobie ten laser. Tutaj jakoś. O. I teraz przechodzimy tak. To sobie tutaj w dół kręcimy. Ten wyrzucamy go. Bum. I przechodzimy z bezpiecznikiem. To jest dobry bezpiecznik. I z tym dobrym bezpiecznikiem, dobry bezpiecznik dajemy tu na bok. To jest użyty. Dobry wsadzamy. O, i brama się, moi drodzy, elegancko już otwiera. I jedziemy. Siema Kosiar, dzień dobry, witam pana. Płyniemy. Naleję sobie herbatki. End of the demo. Dobra, moi drodzy. Słuchajcie. Giereczka zapowiada się naprawdę fajnie. Ma dobry klimat. Naprawdę nawet dźwięki tu wszystko odwołują się do Half-Life'a. I wygląda na to, że to będzie taki portal. No to będzie portal, ale bez portali. To znaczy, mamy fizykę, mamy łamigłówki, skradankowe elementy i tak dalej. Jeżeli ktoś tylko lubi takie gry, to myślę, że to będzie dla niego na pewno fajny tytuł. Nie mam pojęcia, ile będzie kosztować. To robi jakiś jeden gość, Andrzej. Jeden chłop to robi. Ale wygląda dobrze na razie. Widzę, że tutaj jakieś nagrody już zdobył wstępne w jakichś takich indie. To jest ten gość? To jest ten Andrzej? Tak, to jest on. To jest jakiś Andrzej, moi drodzy. No to Andrzej, rób tam tą gierkę, ja sobie ją dam do obserwowanych i do listy życzeń i będziemy śledzić.